Dzisiaj moim gościem jest dr Anna Okruszko, która jest specjalistą dermatologii. Już wielokrotnie udzielała porad naszym czytelnikom, naszym widzom, jeśli chodzi o pielęgnację skóry, o zabiegi właśnie związane ze skórą problematyczną, ze skórą trądzikową czy naczynkową. Pani doktor, dzisiaj jesteśmy w sytuacji szczególnej, kiedy zabiegów nie możemy przeprowadzać w gabinetach medycyny estetycznej, natomiast możemy sporo dobrego dla naszej skóry zrobić również w warunkach domowych. Proszę powiedzieć, jak dbać właśnie o taką skórę, która jest szczególnie wymaga takiej dbałości, pielęgnacji, mam na myśli skórę trądzikową i skórę naczynkową. To są dwa różne rodzaje skór, dlatego że i może omówimy je oddzielnie, żeby po prostu dać jasne wskazówki pacjentom. Zaczniemy od skóry wrażliwej, naczynkowej, skłonnej do podrażnień. Chciałabym Państwu tutaj dać takie najbardziej zrozumiałe, główne drogowskazy. Czyli tak, jeśli chodzi, ja wiem, że niektórzy z nas zostali zupełnie w domu i się nie ruszają, dlatego, bo nie wszyscy chodzą do pracy w tym momencie, dużo jest osób właśnie w konsultacjach online. Dlatego pamiętajcie też, że nie wychodząc z domu zawsze zróbcie toaletę skóry przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Dlaczego? Dlatego, że nawet przebywając przed ekranami komputerów, tak, tutaj też mamy promieniowanie UV, mamy suche powietrze, mamy podrażnienia, mniej wychodzimy na zewnątrz, więc ta atmosfera, która otacza naszą skórę, też się troszeczkę zmienia. Także pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli nie wychodzimy, to tą buzię, twarz myjemy dwa razy dziennie. Przy skórach wrażliwych zawsze używajcie preparatów do skór wrażliwych, do skóry naczynkowej. Możecie też bezpiecznie wszyscy używać preparatów do trądzika różowatego, dlatego że one zawsze są bardzo łagodne i delikatnym skórom nie zrobią żadnej krzywdy. Jeżeli zmywacie płynem micelarnym, to zawsze zmyjcie jeszcze wodą. Następnie nakładamy krem kojący, nawilżający i jak nie wychodzimy z domu, pozostańmy sobie bez makijażu, żeby nic tej skóry nam nie podrażniało. Przy skórach bardzo suchych używamy bardziej produktów bogatych w lipidy, po to, żeby odbudowywać właśnie tą barierę lipidową. Jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, to tutaj możemy położyć też pod krem jeszcze serum, tylko serum delikatne, które też działa tak łagodząco. I też chciałabym Was wszystkich przestrzec przed tym, żeby nie wykorzystywać tego okresu niewychodzenia z domu na jakieś eksperymenty skórne. Dlatego, że szczególnie przy skórach wrażliwych, istnieje bardzo duże ryzyko, że będziecie musieli wtedy skorzystać z pomocy dermatologa i niestety zacząć leczyć skórę. Także w tym momencie nie zmieniamy kosmetyków, używamy swoje kosmetyki sprawdzone, nie wprowadzamy nic nowego. To jest czas takiego spokoju, rozluźnienia, nie maltretujmy tych skór i też nie złuszczajmy ich. Dlatego, że wirusy nie przechodzą przez zdrową skórę, przechodzą przez błony śluzowe, więc nasza skóra musi być teraz w świętym spokoju. Także nic podrażniającego, nic co nowego, po prostu zostańmy przy swojej sprawdzonej pielęgnacji. I to przy skórze naczynkowej, skłonnej do podrażnień nam się świetnie sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o skóry trądzikowe, no to tutaj z tym oczyszczaniem też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby tej skóry też za bardzo nie przesuszyć, dlatego że tutaj używamy zazwyczaj preparatów takich lekko złuszczających, ale to jest bardzo dobrze w tym wypadku, jeżeli skóra jest tłusta. Natomiast jeżeli już używamy tych preparatów lekko złuszczających, albo jesteśmy też w trakcie leczenia przeciwtrądzikowego, to szczególną uwagę zwróćcie uwagę Państwo na środki nawilżające. Nie natłuszczające, tylko nawilżające, dlatego że przy skórach tłustych często występuje
występuje problem odwodnienia skóry, czyli jest skóra tłusta, odwodniona, bo my ją myjemy, szorujemy, peelingujemy, bo chcemy, żeby była taka bardziej sucha. Natomiast owszem, musimy delikatnie złuszczać na skórę, delikatnie podkreślam, ale dbać o jego nawilżenie. To jest ważne w skórze trądzikowej. I też nie wykonujcie teraz, broń Boże, jakichś zabiegów domowych, oczyszczeń, tego typu rzeczy, to nie jest na to czas. Teraz po prostu spokojna, zrównoważona pielęgnacja. No i pamiętajcie o tym, że nawet jeśli nie macie makijażu przez cały dzień, to skórę trzeba umyć, szczególnie właśnie tą tłustą. Dlatego, że w ciągu dnia osadza się na niej kurz, poza tym kremy, preparaty, które na nią nakładamy, też po prostu zatykają nam pory, zalepiają skórę. To wszystko trzeba z siebie przed snem zmyć. Jeżeli potrzebujecie porady, piszcie i dzwońcie. Pani doktor, bardzo dziękuję za te konkretne porady. Zatem nie eksperymentujmy, nawilżajmy, dbajmy o to, żeby nasza skóra była zdrowa. A jeśli macie jakieś pytania, możecie kontaktować się również z panią doktor online. Zapraszam również do kontaktu bezpośrednio z dr Anną Okruszką. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę.